Cała ich taktyka to niszczenie, palenie wszystkich budynków dookoła. W czasie okupacji było tak, spotykasz się z kimś, zamieniasz dwa słowa i biegniesz z powrotem do swojej piwnicy. Jak długo miasto było pod okupacją? Od 5 czerwca do 12 września. Było naprawdę strasznie. Każdego dnia palił się jeden albo dwa budynki. Piekłam chleb dla 3 rodzin. Wodę braliśmy ze studni. Ludzie w ciągu 4 miesięcy stracili po 10-20 kg. Svetohirsk był miejscowością turystyczną. Przyjechaliśmy tu z ekspedycją w 2017 albo 2018 roku. Byliśmy pod wrażeniem liczby hoteli, usług, instytucji. Teraz zobaczymy, jak Svetohirsk się zmienił, jak stawiał opór podczas 3-miesięcznej okupacji. Miasto broniło się heroicznie, naprawdę niewielkimi siłami. Była tu mała jednostka obrony terytorialnej. Porozmawiamy z jej członkiem, jednym z organizatorów. Obecnie naczelnikiem Svetohirska, a także z wolontariuszami. W Svetohirsku planujemy nagrać kierownika miejscowej administracji Władimira Rybałkina, który stąd pochodzi i jest wielkim patriotą. Już w 2014 roku wstąpił w szeregi Sił Zbrojnych Ukrainy, a dziś tak naprawdę zarządza miastem. Chcemy też porozmawiać z Romanem, który pochodzi z Kramatorska, ale przez ostatnie 10 lat mieszka w Svetohirsku. Teraz wrócił do miasta i razem z organizacją World Central Kitchen karmi ludzi, przygotowując około 500 posiłków dziennie. Jesteśmy w centrum Svetohirska. Wczoraj przejeżdżaliśmy przez miasto. Wszędzie było ciemno. Po lewej chyba zaraz będzie pizzeria. Zobaczyliśmy jeden jedyny samochód z włączonymi światłami i podeszliśmy do Romana. W Svetohirsku mieszkał już kilka lat przed inwazją. I zaraz він займається ремонтує hotel, który sam budował. A poza tym działa jako wolontariusz. Teraz pojedziemy zobaczyć, jak wygląda cały proces dostarczania ludziom jedzenia. Jedziemy po chleb na kanapki. Dzisiaj będziemy karmić miejscowych. Przejeżdżamy teraz przez miasto. Tutaj mamy punkt dystrybucji pomocy humanitarnej. Trochę dalej zobaczymy pocztę. Wznowili działalność i postawili bankomat, żeby ludzie mieli przy sobie pieniądze. Miasto powoli się odradza. W czasie okupacji mnie tu nie było. Ale słyszałem, że było tak. Spotykasz się z kimś, zamieniasz dwa słowa i biegniesz z powrotem do swojej piwnicy. I tak w kółko. Każdy chował się w swojej norce. Było strasznie. Teraz jest o wiele lepiej. Piekarnia wznowiła pracę. Codziennie mamy świeży chleb. Zaraz pójdziemy go odebrać. Jak zorganizowano te działania? Administracja wojskowa współpracuje z wolontariuszami i pojawiła się propozycja otwarcia centrum żywienia dla miejscowych.
Przyjąłem ją i teraz się tym zajmujemy. Ile osób udaje wam się nakarmić? Zaczynaliśmy od 220 porcji, to było tydzień temu, a wczoraj mieliśmy już 485. Planujemy 500-600 porcji dziennie. To tyle, ile teraz mieszka tu osób? Cała ludność. Kiedy do miasta weszła nasza administracja, przeprowadzili spis. W mieście zostało 500 parę osób i właśnie na taką liczbę się przygotowaliśmy. Jak dostarczacie produkty? Jak to jest zorganizowane? Mamy centrum, w którym przygotowujemy i wydajemy gorące obiady. Działa od 12 do 15. Po 15 rozwożą jedzenie po mieście. Są wyznaczone punkty, w których o określonej godzinie rozdajemy ludziom gorące posiłki. To okolice ulicy Szewczenka, rejon Sachalina, tam gdzie było najwięcej zniszczeń. Dużo jest osób, które nie widzą żadnego problemu w tym, że byli tu Rosjanie? Тому що тут були росіяни, як взагалі, ну, можливо, але о тим не мовлять. Są tacy, którzy ukrywają swoją postawę. Mówią, wszystko nam jedno, byleby był spokój, ale bliżej im do Rosji. Tylko że oni się teraz nie ujawniają. Siedziby Oszczędbanku i Prywatbanku są zniszczone, ale na poczcie ludzie mogą wypłacić pieniądze bez kolejki. W sklepie przy fabryce można kupić chleb, a bywało, że przez 2 tygodnie tylko 2 osoby piekły chleb u siebie w domu. W czasie okupacji było bardzo ciężko. Codziennie były ostrzały i rano, i wieczorem. Każdego dnia palił się 1 albo 2 budynki. Wielu znajomych zginęło. Moi znajomi z klasy, Kola Sadowej i Wiera, zostali trafieni pociaskami. Sąsiad Oleksii, którego pochowaliśmy, nauczyciel WF-u Tokarenko, którego żona sama wykopała grób na podwórku. Tu były takie ostrzały. Na stole zebrałam odłamki, które trafiły mnie w lewą nogę. Wyobraźcie sobie. Wyszłam z domu, a tam były takie odłamki. Strach było chodzić do lasu. Ostrzegali, żeby nie chodzić. I na cmentarz nie mogłam pójść. Mówili, że jest zaminowane. Teraz dużo rozminowują, ale i tak bardzo ciężko. Obiecują, że wszystko będzie dobrze. Wszystko wyremontują, wybudują. Mamy taką nadzieję i dziękujemy naszym żołnierzom, którzy nas ochraniają. Mówią, że zima będzie długa i mroźna. No i co? Wszystko trzeba przeżyć. Podam przykład moich rodziców, którzy przez 3 lata doświadczali wojny. Było ciężko, byli głodni, zmarznięci, a nam jeszcze nic się nie stało. Mamy co jeść, dzięki Bogu. I ludzie sobie pomagają. Nikt nie mówił, że wcześniej było nam źle. Było bardzo dobrze. Żyliśmy jak jedna rodzina. Teraz to wszystko zostało zrujnowane. Wielka szkoda. Nazywam się Jewdokija Mykołajewna Jarowa. Mam 76 lat. Jestem nauczycielką języka ukraińskiego i literatury. Przez 54 lata pracowałam w 3 szkołach. Uczyłam dzieci miłości do języka ukraińskiego. W gabinecie miałam wypisane takie piękne słowa. Język ojczysty, ojczyste słowo, kto was zapomina, w tego piersiach nie serce, lecz skamielina. Prądu nie było od 26 maja. Wodę odłączyli trochę później. Staraliśmy się przetrwać. No, tak, staramy się przetrwać. Pracowałam tu w sanatorium. Nie w tym budynku, tylko w następnym. Nie przetrwało żadne okno. Wybiło wszystkie szyby.
Jak Bóg da, to będą odnawiać, wtedy wrócimy do pracy. Od 2014 roku mieszkali tu przesiedleńcy, przywieźli ich z Doniecka i Ługańska, a jak zaczęła się wojna, to wywieźli ich gdzieś za granicę, jednych do Rumunii, innych do krajów bałtyckich. Wyjechali z dwoma torbami, jak stali. Okropne, szkoda ich. Ale najważniejsze, że żyją. Wyjechaliśmy w połowie maja, a dwa tygodnie później zburzyli most. Nasi wyszli i most został zburzony. Było naprawdę strasznie. No nic. Wszystko będzie Ukraina. Halo. Da, dobry, dobry. Jeszcze raz, o co chodzi? Generatory? Jeden już wyładowaliśmy, teraz drugi. Tak, póki co w Svetohorsku. Rozładunek i logistyka są trochę bez sensu, ale tutaj już tak to jest. Teraz go zdejmują i już go zostawią. Panie Wołodymyrze, skąd pan jest? Stąd? Tak, ze Svetohorska. Jak dla pana zaczęła się pełnowymiarowa inwazja? W 2014 roku. Mówimy o 2014 czy o wydarzeniach z lutego? O wydarzeniach z lutego. 24 lutego o 4:40 nad ranem rozległy się wybuchy i Svetohorsk poczuł powiew wojny. Dla mnie było jasne, co się wydarzy już po tym, jak Putin na literę H zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. O ile się nie mylę, 21 lutego. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Wtedy zrozumiałem, że dojdzie do pełnowymiarowej inwazji. Pytanie tylko kiedy i o której godzinie. Wybrali faszystowską metodą. Ogłoszenie wojny o 4 rano. Właśnie tak zaczęła się cała ta historia. Svetohorsk obudził się za 25. O 5 rano byłem już na stacji benzynowej. Plan działania na czas wojny był dla mnie jasny. Dlatego, że w 2014 roku byłem uczestnikiem operacji ATO w ramach 5. fali mobilizacji. Miałem gotowy plan. W samochodzie pełny bak. Ustaliliśmy, gdzie ma przebywać moja rodzina, dopóki ja będę się zajmować wojną. Czy będę miał grono towarzyszy, bliskich przyjaciół, z którymi będę mógł działać. 24 lutego o 5 rano spotkało się 60% członków obrony terytorialnej Svetohorska. Potem objęliśmy ten sektor i tak naprawdę przez 100 dni broniliśmy miasta i przyległych terenów. My byli na obronie miasta Svetohorska i przyległych terytorii. 2 czerwca przeszliśmy na drugą stronę mostu do Tetianivki, a dalej to już inna historia. Most został wysadzony? Most został wysadzony 4 czerwca, a 5 miasto znalazło się pod okupacją. Svetohorsk nie jest wielki. Składa się z centrum, w którym teraz jesteśmy. Dalej będzie rejon tak zwanego Sachalina. Sachalin to okolica Svetohorska. Za nim zaczyna się już Łymańska Hromada. Svetohorsk to tak naprawdę 3 km wzdłuż, 3 wszerz. Całe miasto można obejść w pół godziny. Co się wydarzyło na Sachalinie? Od Sachalina zaczął się szturm na Svetohorsk. Wszystko zaczęło się 1 około 6 rano. Rosyjskie wojska okupacyjne rozpoczęły szturm od strony Drobyszewa. Jakieś 10 km stąd. Potem przeszli do szturmu Jarowej w Łymańskiej Hromadzie. 8 km od Svetohorska. Około 11:30 byli już na granicy Svetohorska.
Jarowa już nie była nasza. Potem przeszli do natarcia na Studanok i Sosnowy. Mniej więcej od 1 czerwca wszystkie siły zbrojne były już zgromadzone w Światogórsku. Po trochę zaczęły przechodzić na drugą stronę mostu i zajmować pozycje bezpośrednio na górach. Ale Rosjanom ostatecznie nigdy nie udało się zdobyć góry? To było nierealne. Wszyscy wiedzieliśmy, że to nierealne. Żeby z takimi zasobami, jakie mieli, sforsować rzekę. Do końca miałem nadzieję, że nie wejdą do miasta, bo to nie miało żadnego sensu. Ale oni goniąc za nazwami kolejnych zajmowanych miejscowości płacili taką wysoką cenę ludzkiego życia. Chociaż ciężko nazywać ich ludźmi. To są potwory. Szarańcza, która niszczy wszystko, co cywilizowane. Wszystko, co żyje. Pożera wszystko, co istnieje. Skala zniszczeń jest tu większa nawet niż w Kupiańsku. To logiczne, bo tu prowadzone były działania szturmowe. Zaczęły się pierwszego. Jak wyglądały, możecie się zorientować po sprzęcie pozostawionym przez wroga. Wjeżdżali pojazdami opancerzonymi na tereny zamieszkałe i po prostu chowali się za budynkami. Próbowali strzelać w stronę wzgórz. Wszystkie wielopiętrowe budynki, które mają ogromne znaczenie, zostały zniszczone. To, co widzicie, to po prostu teatr działań wojennych. Nie trzeba być wielkim ekspertem wojskowym, żeby wiedzieć, że jak jesteś w dolinie, to nie dasz rady walczyć ze wzgórzami. Takiej wysokości nie podołasz. Czy są jakieś szacunki, ilu ich tu zlikwidowano? Tak naprawdę nie. Nawet po technice można powiedzieć, że jeśli tam maszyna BMP, ona przewozi osobowy... Można szacować po sprzęcie. ...też tam jakiejś kilkości sztatnych jedynic, tomu... Jeden wóz bojowy piechoty albo jeden transporter opancerzony to około 10-15 osób. I tyle. Myślę, że oni w ogóle nie liczą swoich żołnierzy. Dla nich to nie ma znaczenia. Tak jak podczas II wojny światowej. Po prostu porzucają trupy na polu walki. Mają ogromne zasoby ludzkie, które grzebią za życia. Znaliśmy ich taktykę. Działania obronne zaczynaliśmy od Borowej, jeszcze na początku maja. Po prostu ustawiali przed miejscowością kolumnę z 3-4 czołgów i przeprowadzali szturm, ostrzeliwując najbliższe budynki. Te zaczynały się palić i nad wioskami unosił się czarny dym. Przez to nasz zwiad lotniczy nie mógł koordynować działań artylerii. Teraz będziemy wyjeżdżać do Łymańskiej Hromady. Tu już kończy się Światogórsk. Dym całkiem zakrywał miejscowość. Wtedy nasza artyleria po prostu nie widziała, gdzie strzelać. Oto cała ich taktyka. Rujnować i palić najbliższe budynki, bez względu na to, czy są tam cywile, czy nie. Właśnie tak działali i tak też weszli do Światogórska. To już granica miasta. Tutaj wiosną zdemontowaliśmy znak z nazwą Światogórsk. Tam zaczyna się już Łymańska Hromada i Jarowa. I właśnie stąd zaczął się szturm na Światogórsk. Widzicie, wyrzutnia rakietowa nie została zniszczona. Jest tu bardzo dużo zużytej amunicji. A na terenie Światogórskiej Hromady jest jeszcze masa materiałów wybuchowych. Cały czas mówimy Światogórsk, a przecież chodzi nie tylko o miejscowość, która jest centrum administracyjnym Światogórskiej Hromady. Jest jeszcze 12 wsi. Poza Światogórskiem są wsie, które też były okupowane. To Bohorodyczne i Mazaniwka. Są też wsie, które przez długi czas były na linii ognia i też są doszczętnie zniszczone. Bohorodycznym nie ocalał ani jeden budynek, tak samo w Dołyni.
To też są skutki ich działań i to wszystko dotyczy Światogórskiej gromady. A są takie miejscowości jak Majak, Sydorowe, Ryszyb, które znajdują się na linii rzeki i były wykorzystywane jak stanowiska obronne. Stacjonowały tam siły zbrojne Ukrainy i uniemożliwiały sforsowanie rzeki. Te miejscowości też zostały poważnie zrujnowane. Każdy, kto widział Światogórsk, z początku wojny mówił, że Bucha i Irpin to bardzo zrujnowane miasta. Ale właśnie tu można zobaczyć miasto, które doświadczyło wojny i realnych działań szturmowych. To nie do porównania. Wyzwolenie przebiegało bardzo łagodnie, dlatego że chłopcy przeprawiali się wyłącznie na łodziach i gromadzili siły na brzegu rzeki. Nikt o tym nie wiedział. To była operacja, na temat której wszyscy milczeli. Potem już pieszo, bez wsparcia sprzętu, tylko z karabinami, wchodzili do Światogórska. I potem już piszki, bez podtrzymki techniki, bez niczego, prosto z automatem oni zachodzili do Światogórska. Musicie wiedzieć, że Oleksandrówka i Drobyszewe leżą około 20 km od Światogórska. A tam stały grupy pancerne wroga. Gdyby dowiedziały się o tej operacji, знали про це, вони б могли зайти і mogłyby uniemożliwić kontratak. Ale Rosjanie trochę się bali i nie zdawali sobie sprawy z tego, co się dzieje. Dlatego nasi żołnierze bardzo szybko weszli do miasta. Skręć w lewo, pokażę wam czołg, który walczył ze staruszką. Ludzie przepływali na łódkach, dwójkami, trójkami i przywozili wojskowych. Był tu jeden pododdział sił zbrojnych i Gwardii Narodowej i jeszcze kilka obrony terytorialnej. No i przeprowadzili kontratak. Właśnie tak wyglądało wyzwolenie Światogórska. Ten kontratak był zgrany z innymi? Stańmy tutaj, możecie podjechać popatrzeć. To właśnie ten czołg. Tak wygląda walka. Po prostu wjechali na podwórko i zrujnowali staruszce dom. Stańmy na sekundę. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście? Nie. To rosyjski czołg. Tutaj był ukryty i prowadził oszczał w kierunku góry. To jego wieża. A staruszka zbierała tu ziemniaki. Taka to była wojna. Jak ukrywali sprzęt w tym rejonie? Przez jakieś 5 dni próbowali przeprowadzić szturm. Mniej więcej od 5 do 12 czerwca. A potem wymyślili taką taktykę. Ukryli się w lasach i kontrolowali miasto. Tam są flagi, zaraz wam pokażę. To bardzo ważne. Te ukraińskie flagi wisiały przez całą okupację. Przez 4 miesiące nikt ich nie zdjął. Bali się. Nie mogli się tam dostać. Dlatego, że ta strona była pod stałą kontrolą ogniową sił zbrojnych Ukrainy. Jak widzicie, ludzie stopniowo wracają, żeby odbudować swoje domy. Wczoraj nocowaliśmy w remontowanym hotelu. Jak się nazywa? Lesnoi. To nie jedyny taki. Mamy tu jeden z lepszych hoteli, jakie istniały w czasie pokoju. Nazywa się Sherwood. Zachowały się w nim wszystkie pokoje. Teraz mają tam nadzieję świętować Nowy Rok i wynajmować miejsca noclegowe. Ludzie walczą o przetrwanie, biznes też. Światogórsk zawsze był turystyczną mekką Donieczyzny. Wyjątkowa jest tutaj zarówno przyroda, jak i zasoby naturalne. Pewnie mieliście okazję zobaczyć to na własne oczy. Tak, byłem tutaj przed okupacją. Bardzo mało ludzi wie, że na Donieczyźnie jest takie miasto jak Światogórsk, w którym są jeziora, rzeka, lokalny mikroklimat i góry. To unikatowy kompleks przyrodniczy. Co się działo z Ławrą? Nic się nie działo. Była pod kontrolą Ukrainy. Nieważne, jak bardzo kacapy chciałyby tam trafić, choćby postawić stopę na tamtej ziemi. I tak im się to nie udało. Myślę, że jedna z ich strategii tak naprawdę dotyczyła nie Światogórska, ale Ławry Świętogórskiej. Ale nie udało im się to.
Jako administracja wojskowa jeździliśmy do Ławry, pomagaliśmy. Odpowiadaliśmy za logistykę pomocy humanitarnej i przez cały czas prowadziliśmy ewakuację. Ławra była po stronie kontrolowanej przez Ukrainę. To prawda, że niektórzy mnisi Patriarchatu Moskiewskiego przepłynęli przez rzekę i pojednali się z ruskim mirem? Nie mam takich informacji. Są informacje, że byli ludzie w Ławrze, którzy przepłynęli przez rzekę. A potem na własne życzenie pojechali do Rosji. Zobaczcie, to te flagi. Dwa lata temu, w 2020 roku, aktywiści, w tym ja, za własne pieniądze kupili i powiesili flagi. Zamówili uchwyty, przymocowali je do słupów i porozwieszali na Dzień Niepodległości. Żeby pokazać merowi, że Światogórsk to Ukraina. Te flagi wisiały tu przez cały czas, również podczas okupacji i po wyzwoleniu. Bardzo fajne są te flagi, dlatego też mają swoją historię. Rosyjskie potwory były tu przez 4 miesiące, ale i tak nic nie skurały. Możliwe, że ostrzeliwali te flagi, ale nie odważyli się ich zdjąć. A rosyjskich flag tu nie ma. Dużo ich. Jest ich naprawdę dużo. Bałem się, że kiedy wrócimy do miasta, zamiast tych flag zobaczymy rosyjskie. Ale nie. Ukraińskie flagi zostały. Nie udało im się ich zdjąć. Wcale nie musieli tu przychodzić. Nakradli się. Zniszczyli infrastrukturę. Zrujnowali miasto. Ale co przez to osiągnęli? Nic. I zapłacili za to ogromną liczbą poległych. Wielu było kolaborantów w Światogórsku? Jeśli mówimy o ludziach, którzy nie rozumieli, co się dzieje, to tak, wielu. Ale trudno ich nazwać kolaborantami. Kolaboranci to ludzie, którzy aktywnie działają na rzecz jakiejś idei. Co innego, jeśli ludzie po prostu nie mają żadnych wartości. Państwowość nie jest dla nich nadrzędna. I dorastali albo kształcili się w czasach Związku Radzieckiego. U nas zostały głównie osoby starsze. Młodzi i klasa średnia w pierwszych dniach rosyjskiej agresji wyjechali na stałe za granicę. Albo na terytoria kontrolowane przez Ukrainę. Przecież przez rok, 10 czy 20 lat, niczego nie nauczysz ludzi. Niczego nie zrobisz. Ale przez prawie 4 miesiące okupacji powinni byli zobaczyć, czym jest Rosja. W telewizji to co innego, ale kiedy tutaj rabują... Wiesz, myślę, że powinniście sami z nimi porozmawiać i ich zapytać. Cały czas to robimy. Tak, będzie to sprawiedliwe. Wtedy sami zobaczycie, co, kto i ile dla siebie wyniósł z sytuacji. My obserwowaliśmy miasto, kiedy było pod okupacją. Stale monitorowaliśmy, co się dzieje. Na rosyjskich kanałach widzieliśmy swoich rodaków, mieszkańców miasta, którzy udzielali wywiadów, cieszyli się, bili brawo i mówili, Rosja jest fajna. Teraz też ich obserwujemy i widzimy, że krzyczą, Ukraina jest fajna. I tyle. O czym tu rozmawiać? Czy można uznać takiego człowieka za kolaboranta? Nie wiem. Taki człowiek dalej nie rozumie, że istnieje coś takiego jak państwo i ludzie w państwie. To pewna kwestia wykształcenia. W tym hotelu ukrywał się kolaborant, Bandura, były mer. Tutaj znaleźli go rosyjscy żołnierze, kiedy weszli do miasta. Міський голова Святогірська Володимир Бандура перейшов на бік Росії.
Ще у травні він називав росіян окупантами. Ціна зради. Бандурі зберегли посаду, і тепер він керуватиме окупаційною адміністрацією міста. Він зараз десь з ними. Зараз Бланка десь з ними в Росії. Не знаю, що там він буде далі робив. Іле процент осіб очікує з ними до Росії? Невеле. То ten процент, który stanowią kolaboranci. Ludzie, którzy podchwycili ideę ruskiego miru i wzięli na siebie odpowiedzialność administrowania tamtymi procesami, kiedy przyszli rosyjscy żołnierze. Dlatego to oczywiste, że uciekli razem z nimi. Myślę, że na zawsze porzucili Ukrainę i miasto. I już nigdy nie wrócą. Mówi pan, podchwycili ideę ruskiego miru. Czym ona jest? Morderstwami, barbarzyństwem czy czymś innym? Jeśli już o tym mowa, mówią w cudzysłowie ruski mir, o tym, co im tam podają w mediach. Tak naprawdę idea ruskiego miru polega na zniszczeniu wszystkiego, całej cywilizacji, na pożarciu jej. To jest szarańcza. Widzimy, że wszystkie ich działania, gdziekolwiek się pojawią, to jakieś kible i gówno. To są potwory. Co oni przez te 4 miesiące zrobili w Światohirsku? Nic, oprócz handlu bazarowego. Dwa razy na tydzień, i to jeszcze miejscowi przedsiębiorcy, którzy tu zostali, jeździli do Swatowa. Przywozili wódkę i papierosy, żeby ludzie pili i palili. Taki był ich cel. Nic więcej. I jeszcze wypłacali emerytury i brali za to 30%. Taka idea. Straszne. To trwało 4 miesiące. Powiem tak. Ludzie przez 4 miesiące schudli 10-20 kg. O czym tu mówić? Teraz na własne oczy widzicie, co przez tak naprawdę 1,5 miesiąca zrobiła Ukraina. Działa Oszczadbank. Mamy zasięg, ludzie dostają emerytury, działa poczta, przedsiębiorcy wracają do miasta. Piekarnia zaczęła funkcjonować. Widać różnicę pomiędzy państwem a quasi-republiką. Cóż, tak to wygląda. Przez 4 miesiące siły zbrojne mierzyły się z orkami. Zbrojne siły z orkami. Halo. Dobry, dobry, da. Jak doszło do wysadzenia tego mostu? Most został zaminowany jeszcze w marcu. I był pod kontrolą, bo szturmy zaczęły się od Izjumu. Izjum, potem Jeremiwka. W zasadzie wszyscy się spodziewali, że wojska rosyjskie, idąc wzdłuż Dońca, mogą dotrzeć do Światohirska. Wziąć ten most pod kontrolę ogniową i ten miast może stać takim pomocą im przebraćć się i przeprawić się na drugą stronę, żeby kontynuować szturm i zająć Słowiańsk, Kramatorsk i iść dalej na Donieczyznę. Dlatego ten most został zaminowany jeszcze w marcu. 4 czerwca został wysadzony. To cała historia. Nawet nie dali rady tu dojść. Sami widzicie dlaczego. Jak tu można dojść? Wszystko widać jak na dłoni. I wszystko, co się ruszało, było od razu niszczone. Proszę jeszcze opowiedzieć o tej akcji, kiedy wywieszono flagę na pomniku Artema. Jeśli się nie mylę, to było 22 sierpnia. Nie w dzień flagi, tylko 21 albo 2. Batalion Gwardii Narodowej, nie będę mówić który, pokazał wszystkim, że Światohirsk to Ukraina. Przed dniem flagi jeszcze raz przypomnieli, że Ukraina jest niezwyciężona, że ma ducha walki. 12 września wszyscy zobaczyli to na własne oczy. Przez cały ten czas mówiliśmy ludziom,
że pod naciskiem wroga być może będziemy musieli się przenieść na drugą stronę. Rosjanie mieli wtedy dużą przewagę liczebną artylerii. Ale wiedzieliśmy, że tu wrócimy. I wróciliśmy. Myślę, że niedługo zwyciężymy i wszystko wróci do normy. Odzyskamy wszystkie swoje terytoria. I Krym, i obwód doniecki, i ługański, i będziemy żyć dalej, odbudowywać swoje państwo. Myślę, że Świętochirsk był dla rosyjskich okupantów dość ważnym punktem, oznaką siły. Bardzo chcieli zająć Ławrę, ale im się nie udało, co jest bardzo symboliczne i po raz kolejny podkreśla naszą niezłomność. Widać, że miasto bardzo ucierpiało z powodu inwazji, że ludzie różnie przeżyli ten okres. Ale byłem pod wrażeniem, że już przy pierwszej próbie udało nam się nawiązać kontakt z ludźmi spotykanymi na ulicy, którzy pomogli nam z zakwaterowaniem i organizacją pobytu. Jak widzicie, nie śpimy w samochodzie. Tak, jechaliśmy drogą do Świętochirska i zobaczyliśmy jedyny samochód z włączonymi światłami. Zatrzymaliśmy się, nasz producent Witalij zapytał, gdzie można przenocować i tak się tu znaleźliśmy. Niestety nie trafiliśmy do klasztoru, ale to też nie jest źle. Myśleliśmy, że najgorsze, co może nam się przydarzyć, to spanie w samochodzie albo w cerkwi moskiewskiego patriarchatu. Los oszczędził nam jednego i drugiego. Mamy za to gorącą herbatkę, grzybki, wspaniałe marynowane jabłka, sałatkę, słodycze i miejscową gościnność. Tak, nawet prąd i ciepła woda. Przyjęli nas bardzo fajni ludzie. Spędziliśmy dużo czasu w Świętochirsku. Udało nam się porozmawiać z miejscowymi wolontariuszami, którzy codziennie w warunkach polowych przygotowują gorące posiłki dla mieszkańców. I to bardzo inspiruje, bo ludzie nawet w takich trudnych warunkach nadal myślą o innych, dbają o swoich. Zostało ze mną wrażenie troski i miłości, bo wiem, że nasi ludzie mają ich dużo. Mieszkałem kiedyś w Indonezji i zawsze dziwiło mnie, dlaczego ludzie żyją w najbardziej aktywnych sejsmicznie obszarach świata, gdzie cały czas dochodzi do wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi. Kilkaset milionów ludzi, więcej niż w całej Rosji, tak naprawdę żyje na minach, które ciągle wybuchają. Nie ma opcji, żeby je kontrolować. To po prostu przyroda, która bierze, co do niej należy. Ludzie sami się na to decydują. Wydaje mi się, że mamy tu podobną historię. Wszystkie takie miejsca jak Świętochirsk, które zostały doszczętnie zrujnowane, niczym po ataku szarańczy, która przeleciała przez miasto i zostawiła za sobą wiele drogich hoteli, które jeszcze niedawno przyjmowały gości. A teraz stoją zrujnowane i ich odbudowa będzie droższa niż budowa nowych. Ale to fajnie, że ludzie wracają. Nie jest jeszcze ich dużo, ale wrócili już jacyś przedsiębiorcy, którzy starają się coś odbudować, odnowić. Ktoś planuje przyjmować gości na Sylwestra. I to jest fajne, naprawdę inspirujące. Myślę, że powinniśmy teraz spojrzeć na kraje, w których klęski żywiołowe są normą. Nasza klęska nie ma naturalnej przyczyny, tylko ludzką, bo... Сусід.